Gwiazdy od zawsze fascynowały ludzi jako niezbadany obszar. Ludzkość potrzebowała nowych terytoriów i marzyła o lotach w kosmos. 12 kwietnia 1961 roku udało się spełnić to marzenie. Ogłaszały to radiostacje na całym świecie. Gabarit Moskwa. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека. The spaceship Vostok rose to an altitude of about 190 miles. Юрий Гагарин è partito. La più grande avventura del secolo è cominciata. Социалистических республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Jurij Gagarin był zwykłym chłopcem, który marzył o podróży do gwiazd. Uwielbiał samoloty i już od dziecka pragnął zostać pilotem. Kiedy razem z kolegami z klasy wykonał model samolotu, używając trzciny i silnika, nauczyciele fizyki i matematyki oraz dyrektor szkoły z zachwytem obserwowali jego lot. 20 lat później razem z całym światem patrzyli z zapartym tchem, jak Jurij Gagarin odbywał pierwszy załogowy lot kosmiczny. O 3:30 czasu moskiewskiego Gagarin został obudzony przez specjalistów. Po lekkiej rozgrzewce, kąpieli i śniadaniu podanym specjalnymi rurkami, kosmonauta trafił do sekcji montażu i testów, aby dokonać inspekcji sprzętu i założyć kombinezon. Gdy Jurij Gagarin miał już zmierzać do statku kosmicznego, nagle zauważono, że na jego hełmie nie było żadnych oznaczeń. Nikt nie pomyślał o tym wcześniej. Do startu zostało już tylko kilka godzin. Specjalista od kombinezonu zaproponował rozwiązanie. Napisał ZSRR czerwoną farbą na hełmie, który wciąż znajdował się na głowie Gagarina. 27 października 1955 roku Jurij Gagarin zaciągnął się do armii. Trafił do Akademii Lotniczej, którą ukończył z wyróżnieniem, by później służyć w 769 Pułku Myśliwców. Latem 1959 roku odwiedziła go grupa lekarzy polowych, którzy po przestudiowaniu akt pilotów przybyli, aby przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. Prowadząc je, mimochodem zadawali kandydatom najważniejsze pytanie. Czy chciałbyś polecieć statkiem kosmicznym dookoła Ziemi? Dobrze wiemy, jak odpowiedział na nie Gagarin. Wybrani kandydaci zostali przeniesieni do Moskwy na dalsze badania w Centralnym Szpitalu Badań Lotniczych. Jurij Gagarin przybył na miejsce 7 października i spędził tam niecały miesiąc. Przyszły kosmonauta żartobliwie wspominał, że badało go wielu lekarzy, a każdy z nich był szczegółowy niczym prokurator. Poza badaniami przeszedł też testy warunków skrajnych. Trafił do specjalnej komory, kręcił się w centryfudze i był poddany wstrząsom w specjalnym fotelu. Badano też odporność jego organizmu na niedobór tlenu. Po wykonaniu wszystkich testów komisja potwierdziła, że stan jego zdrowia był bez zarzutu. Z 352 kosmonautów ostatecznie wybrano 20 ludzi. Wśród nich znajdował się Jurij Aleksiejewicz Gagarin. O 7:10 kosmonauta zajął miejsce w statku Wostok i nawiązał łączność z bazą pod kryptonimem Cedr. Potem podłączył swój kombinezon do układu wentylacji i sprawdził systemy komunikacji, rejestrator pokładowy i radioodbiornik. Podczas gdy inżynierowie pracowali nad ulepszeniem Wostoka i przeprowadzali testy, przyszli kosmonauci przygotowywali się do swojego pierwszego lotu. Ćwiczyli sporty, uczyli się specjalistycznych dyscyplin, trenowali skoki spadochronowe i budowali odporność na warunki panujące podczas lotu. Przyszli kosmonauci byli szkoleni w centryfudze, aby wytrzymać w warunkach ekstremalnej grawitacji, w specjalnej komorze, aby poradzić sobie z wysoką temperaturą i w wytłumionych pokojach, aby uporać się z samotnością. Przygotowano też samolot, w którym mogli trenować w stanie nieważkości. Wkrótce okazało się, że zabraknie czasu, aby wszyscy kosmonauci mogli ukończyć pełne szkolenie w atrapie Wostoka.
Wybrano więc 6 ludzi, których stan zdrowia najlepiej odpowiadał parametrom technicznym statku. W tej grupie znaleźli się German Titow, Grigorij Nielubow, Andrian Nikołajew, Paweł Popowicz, Walerii Bykowski i Jurij Gagarin. O 8:25 sprawdzono, czy kabina jest szczelna. 15 minut przed startem Gagarin założył swoje rękawice. 10 minut przed startem zamknął osłonę hełmu. 5 minut przed startem odsunięto kratownicę z platformami i windą od rakiety. 6 kandydatów intensywnie studiowało statek kosmiczny i trenowało w symulatorze przez kilka miesięcy. W styczniu 1961 roku rozpoczęły się 2-dniowe badania. Pierwszego dnia kosmonauci na zmianę przesiadywali w atrapie statku Wostok, opisując komisji przeznaczenie jego wyposażenia i poszczególne działania, które mieliby wykonać na różnych etapach lotu. Następnego dnia przeszli też egzaminy teoretyczne. Na podstawie uzyskanych wyników komisja oceniła stopień gotowości kosmonautów. Na czele listy znajdował się Jurij Gagarin. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. O 9:07 wydano rozkaz startu. Rakieta zaczęła się powoli unosić. Wtedy Jurij Gagarin wypowiedział słynne słowo. 11 minut i 27 sekund później odpadł trzeci element statku kosmicznego i Wostok 1 wszedł w ziemską orbitę. Po raz pierwszy w historii człowiek poleciał w kosmos. Jurij Gagarin jako pierwszy osobiście zobaczył naszą planetę z kosmosu i podziwiał jej piękno. Po zakończeniu lotu Gagarin napisał do wszystkich wiadomość o treści. Krążąc wokół Ziemi w statku kosmicznym, dostrzegłem jej piękno. Ludzie, musimy je chronić i pomnażać, a nie niszczyć. Pierwszy lot kosmiczny został szczegółowo zaplanowany, ale wiązał się z wielkim ryzykiem. W czasie jego trwania wydarzyło się kilka potencjalnie bardzo groźnych sytuacji. Najpierw zawiodła kontrola radiowa silników trzeciego etapu, ale inżynierowie rozważyli wcześniej różne scenariusze, więc statek miał plan awaryjny. Silniki odpadły automatycznie około pół sekundy później, przez co Wostok poleciał o 100 km wyżej niż planowano. Po deorbitacji moduł instrumentalny nie odczepił się od lądownika z kosmonautą. Statek zaczął obracać się z dużą prędkością. Dopiero na wysokości 110 km zadziałały czujniki ciepła awaryjnego systemu separacji i udało się odłączyć moduł. Gdy już wydawało się, że lot dobiega końca, pojawił się kolejny problem. Po katapultowaniu się z kapsuły kosmonauta powoli spadał, używając głównego spadochronu, ale na wysokości 3 km otworzył się ten zapasowy. Gagarin nie miał więc specjalnej kontroli nad swoim lotem ze spadochronem. Będąc tuż nad ziemią, wciąż leciał tyłem do niej. Dopiero 7 sekund przed lądowaniem udało mu się obrócić, dzięki czemu wylądował pewnie i bezpiecznie. Mimo wszystkich trudności, Jurij Gagarin i jego sprzęt skonstruowany przez setki specjalistów uporali się z każdym wyzwaniem. Pierwszy kosmonauta świata powrócił więc na Ziemię cały i zdrowy. Cały kraj przywitał bohatera z otwartymi ramionami. Pod koniec kwietnia Gagarin został wysłany na tak zwaną misję pokojową i oczarował wszystkich swoim uśmiechem. Jedna z jego wycieczek szczególnie mocno zapisała się w publicznej pamięci.
W lipcu 1961 roku Gagarin został zaproszony do Wielkiej Brytanii. Spędził tam kilka dni i spotkał robotników, naukowców i premiera kraju. W dzień jego wyjazdu królowa Elżbieta II też chciała się z nim spotkać. Gagarin zgodził się z radością i przedłużył swój pobyt. Razem zjedli obiad w pałacu Buckingham. Podczas pożegnania królowa złamała etykietę i poprosiła o zdjęcie z pierwszym kosmonautą świata. Później wyjaśniła dziennikarzom, że Gagarin nie był zwykłym człowiekiem, tylko niebiańskim, a więc nie doszło do naruszenia żadnych zasad. Jurij Gagarin objechał cały świat i odwiedził ponad 20 krajów. Gdziekolwiek się nie udał, podejmowano go z najwyższymi honorami. Spełnił marzenie wszystkich ludzi i przetarł szlaki dla kolejnych astronautów.